Rozwiąż równanie. 5 podzielone przez x minus 1 równa się 3 podzielone przez x plus 3. Mamy tutaj dwa ograniczenia. x nie może być równe minus 3 ani 1, ponieważ gdyby x było równe 3, to w przypadku tego wyrażenia dzielilibyśmy przez 0, a to jest niewykonalne. Gdyby x było równe 1, wtedy z kolei w tym wyrażeniu dzielilibyśmy przez 0 i również byłoby to niewykonalne. Zobaczmy zatem, co możemy tu zrobić. Przepiszę to, żeby mieć trochę więcej miejsca. 5 podzielone przez x minus 1 równa się 3 podzielone przez x plus 3. Przez cały czas będziemy pamiętać o tych ograniczeniach. Nie chcę mieć wyrazów z x w mianowniku, a więc sprawdźmy, czy możemy je stamtąd usunąć. Jeśli nie chcemy mieć tego x plus 3 w mianowniku, możemy pomnożyć obie strony tego równania przez x plus 3. Cokolwiek robimy z jedną stroną równania, musimy to samo zrobić z drugą stroną. Na tej samej zasadzie usuwamy stąd x 1, a więc mnożymy obie strony równania przez x minus 1. Pomnożmy obie strony równania przez x minus 1. Dobrze, to co się stanie, kiedy to zrobimy? Mnożymy to równanie przez x minus 1, żeby to skróciło się z tym. Oraz mnożymy to równanie przez x plus 3, żeby to skróciło się z tym. Zatem zostaje nam, zostaje nam 5 razy, 5 razy x plus 3, 5 razy x plus 3 równa się, równa się 3 razy, 3 razy x minus 1. Pomnożyliśmy po prostu obie strony równania przez oba mianowniki. Obie strony równania, przez x plus 3 razy x minus 1. To właśnie jest tak zwane mnożenie na krzyż. Wygląda to tak, jakbyśmy po prostu przemnożyli 5 razy x plus 3, a 5 razy x plus 3 równa się 3 razy x minus 1. To jak najbardziej prawidłowy sposób rozwiązywania, który wywodzi się od mnożenia obu stron przez oba mianowniki, w zasadzie w jednym tylko kroku. Teraz mamy już proste równanie liniowe. Możemy wykonać mnożenie, przenieść x na jedną stronę i rozwiązać całe równanie. Zobaczmy. Mamy 5 razy x plus 3, a to jest to samo co 5x plus 15. Przemnożyliśmy to przez 5. To będzie równe 3x minus 3. 3x minus 3 po pomnożeniu przez 3. Przenieśmy teraz wszystkie x -y na lewą stronę. Odejmijmy zatem 3x od obu stron. Odejmijmy 3x od obu stron. Otrzymujemy 2x plus 15. Równa się, to się redukuje, równa się minus 3. Teraz możemy odjąć 15 od obu stron. Odjąć 15 od obu stron i zostaje nam 2x, to 2x równa się minus 3 minus 15. Równa się minus 18. Dzielimy obie strony przez 2, dzielimy obie strony równania przez 2, i zostaje nam minus x jest równe minus 18 podzielone przez 2, czyli minus 9. Otrzymujemy x, x jest równe minus 9. I oczywiście, dobrze, że to nie równa się żadnej z tych liczb, bo to by nam wszystko popsuło. Sprawdźmy teraz, czy x w tych równaniach, Minus 9, czy minus 9 faktycznie spełnia to równanie? Sprawdźmy, czy spełnia to to równanie. A zatem 5 podzielone przez minus 9, minus 1 równa się. Zobaczmy, 5 podzielone przez minus 9, minus 1 to minus 10, a więc to równa się 5 podzielone przez minus 10, a to jest minus 1, druga. Tak wygląda lewa strona równania po podstawieniu minus 9 za x. Co się stanie, kiedy podstawię tę wartość do prawej strony równania? 3 podzielone przez 3 przez minus 9 plus 3 równa się 3 podzielone przez minus 6, a to równa się minus 1 druga. A więc lewa strona równa się prawej stronie, kiedy x równa się, kiedy x równa się minus 9. W zasadzie nawet nie musieli nam podawać tego warunku, ponieważ jedyny x, dla którego to równanie jest prawdziwe, to x równy minus 9. To jedyna wartość, którą można tutaj podstawić, aby to równanie było spełnione.